Dobra, czyli tak, pierwszy mecz gramy w miarę nowym mordulcem, śmiercionoścą, on był tym przed, to jest ten przedostatni dodany. I zagramy dzisiaj sobie na jego trzech podstawowych umiejętnościach po to, żeby zrobić adepta. On ma takie umiejętności jak klątwa uwalnia po zniszczeniu, ci, którzy się sprzeciwią, zostaną ukarani. Ocalały, który oczyści zwykły totem, otrzyma efekt nieświadomy na 35 sekund. Nie mam pojęcia, co powoduje nieświadomy. Oczyszczenie jakiekolwiek przeklętego totemu sprawia, że aura ocalałych zostaje umówniona na 10 sekund. Oczyści... klątwa uwalnia po zniszczeniu, ci, którzy się sprzeciwią, zostaną... Czyli klątwa. Czyli to po prostu na totem działa. Efekt nieświadomy. To sprawia, no dobra, no to, to jest spoko nawet. Jeden z ocalałych staje się twoją obsesją. Po powieszeniu obsesji na haku, czuwak aktywuje się na kolejne 35 sekund. Gdy efekt jest aktywny, a ocalały przerwie pracę nad generatorem przed jego pełnym naprawieniem, być zablokuje generator do zakończenia działania efektu czuwak. Zablokowane generatory są oznaczone białą aurą. Okej, okay, takie sobie. I kolejny, dobrze znasz dźwięk, bla bla bla. Po trafieniu celowego dwa razy podstawowym atakiem, umiejętność maniak techniki aktywuje się na 25 sekund. Gdy umiejętność maniak techniki jest aktywna, ocalały i ocalały wykona dobry test umiejętności w trakcie naprawy, generator zostanie podświetlony żółtą aurą na czas trwania naprawy. Okej, okay, tak to wygląda. No to co, zaczynamy gałgany, co nie? Zaczynamy tym gałganem jeszcze, uderz tylu różnych ocalałych, dobra. To jest taka misja przy okazji, niech będzie. Lecimy sobie tym wąchocjaninem. I lecimy, i gramy. Tym jeszcze nigdy nie grałem, więc tutaj proszę też o dozę wyrozumiałości gałganki. Czyli jak będę lamił, będę nie ogarniał wielu rzeczy, to tylko dlatego, że to jest moja pierwsza gra. Taka całkowicie trochę na ślepo, na jolo. Czyli zrobiliśmy sobie takiego eleganckiego mordulca, skineksy takich ładnych kupiliśmy, co nie, wygląda troszkę groźniej, choć dużo się nie różni, co prawda, ale myślę, że całkiem ładnie. I czekamy teraz, jak nam rozgrywka znajdzie. Dobra, gałgany, zaczynamy! Zaczynamy, kitku tutaj sobie śpi elegancko, a my zaczynamy, gramy, przypominam... Gra całkowicie, no gałgan oczywiście nikt nie wziął żadnych torcików, bo po co? Tak czy siak, gra w pełni... na ślepo, tak? W pełni na ślepo. No generalnie pierwsza rozgrywka tym oto mordulcem i jak mi pójdzie, to się za chwilę przekonamy. Myślę, że na tych rankach raczej nie będzie jakoś ciężko. Blade, widziałeś trailer do Resident Evil 8? A nie widziałem, gałganku. Jak kitku ma na imię, to akurat tutaj jest Lucifer, a drugi kot to jest Daisy. Dzisiaj grasz mordelcami? Mordulcami? Dokładnie. Dzisiaj robimy specjalny live'ik, dlatego że Ebi powiedział, że ma wypierdolony na nagrywanie, to stwierdziłem, że dzisiaj sobie zagram dla urozmaicenia mordulcami. I właśnie dlatego gramy sobie tym oto mordulcem prosto z Wąchocka. Dobra, i teraz tak, chwilę ten, czyli celowanie... O kurde, jak się śpiesznie strzela! I strzelanie. Dobra, zrobiliśmy to na próbę. I teraz trzeba przeładować. I można strzelać znowu. Dobra, no i mamy... Mamy już ścisłość, co nie? Będziemy musieli to wypróbować oczywiście. Jak nadarzy się taka okazja. Mamy też przeklęty totem, który sobie tutaj elegancko wisi. I mam już jakiś gałganów, co chyba próbują coś naprawić. Przynajmniej próbowały. Zaraz stuknijmy generator. Zobaczmy, czy jeden z gałganów schował się za górką śniegu. Jest to możliwe oczywiście. Ale oczywiście jest też możliwe, żeby sobie stąd poszli. Dobra, o patrz jak szybko, kurde, dobrzy są, ledwo zaczynam, oni już naprawili jeden generator. No, powiem wam, że się nie spodziewałem takiego poświęcenia. No. Tu są dwa blisko siebie stosunkowo. Oj, byczki, patrzcie, słyszę to. Kurde, jak się ukrywają, co nie? Ale tutaj robią, pamiętam jak... ja miałem długą przerwę, więc tutaj... O proszę... Dobra, chyba tak się nie uda. Oj, byczku, czyżbyś był jakimś ogarniętym? Och, widzicie. Dobra, no chodź, chodź, chodź. No cóż, nie trafiłem, a próbowałem. Dobra, przeładujmy. No i mamy gościa przy palecie, no. Dobra, zliczmy paletę.
No niestety, tak to jest jak się gra po długiej przerwie. Kurde, ajajaj, byczku. No nie jest łatwo wam powiem, nie jest łatwo. No trudno, zacznijmy go w normalny sposób, słyszę silnik w ogóle. No czekajcie, idę stuknąć w silnik. Dobra, stuknę sobie w silnik, idę go podnieść. No cóż, nie idzie na razie nam najlepiej, tak wam powiem szczerze mówiąc. Idzie tak dosyć średnio i jeszcze ja tu, czemu ja żadnych haków nie widzę, tam jest hak. Idzie tak średnio, tak totalnie średnio nam idzie na razie. Dobra, chodźcie, stukniemy. Ona go chyba, nie, nie naruszyła go. Naprawdę, centralnie po prostu idzie nam, no, średnio. Dobra, ja tak sobie sprzeczeszę, czy ona siedzi tu... O, proszę, no oczywiście, że jest. Dobra, poczekajcie chwilę. I to się tak jeszcze... No chodź tu, chodź! No chodź! A jeju, jaki zasięg! Dużo gorszy zasięg, takie przynajmniej mam wrażenie. No nic, nie szkodzi. Jedna z raz trafiony, trafiona. Czy ona skoczyła w dół? No jasne, że skoczyła w dół. No chodź tu, dziewczyno, no nie mam czasu. No chodź, chodź! Dobra, to mogliśmy użyć w sumie tego gówna, ale... No nie użyliśmy. Dobra, czy tu są, czy tu jest podziemie gdzieś to? Tak, jest podziemie. Tylko ja teraz, czy ja ogarnę, jak się tam schodzi na dół? No oczywiście, że nie ogarnę. Dobra, nie wiem, tu się schodzi. A już, dobra, po fakcie. Jak debil. Dobra, wybaczcie, wybaczcie. Idę ten silnik szybko ogarnąć. Tamten swoją drugą robię, robią. On jest stuknięty, a tamten widzę, że robią. Ajaj, być, chyba że on jest zablokowany aktualnie. Ajajajaj, no trochę źle idzie nam, no trochę źle nam idzie. Mogę go stuknąć? Nie mogę go stuknąć nawet. No, nie idzie nam, totalnie nam nie idzie, no po prostu świecie dzisiaj tak trochę bardziej pechowo. Nie, jakim cudem w niko nie trafiłem, przecież to było tak głupie. O Boże, ty, co za głupota. Dobra, chodź tu, wąsaczu. Jest, już skręca, jak popierdzielony. Dobra, chodź tu. No, to było strasznie głupie. No. No chodź tu, kurde, widzieliście w ogóle? Też to było, ja pierdzielę, trzy osoby obok siebie. Nikogo nie trafiłem. A, gdzie on pobiegł? Tam? No nie wierzę, zgubiłem go? Tędy pobiegł, znowu do góry pobiegł. Ajaj, nie, nie pobiegł do góry. Ale go zgubiłem. Ajaj, znaczy zgubiłem, no zrobił mnie trochę. No nie wierzę! Chodź tu, cymbale! Dobra. No kto by pomyślał, że strzelanie jest takie trudne, co nie? Kto by pomyślał, że strzelanie z haka może być tak irytujące? No widzę, że został tylko jeden silnik do zrobienia. Ja pierdzielę. Ach, co za beznadziejny mecz. No jak biega tam. Jakby to weszło, nie wiem jaki to jest w ogóle zasięg też swoją drogą. A Klaudetkę to w ogóle pierwszy raz to znajduje, więc wiecie. Pewnie robią środkowy silnik i zaraz wąchoc mnie ten
dojedzie czy coś takiego. On był stuknięty? Był. No te trzy silniki względnie są blisko siebie, ale... Tego w ogóle nie ruszyli. Ciężko będzie je upilnować, powiem wam. Dobra, nie robią tych dwóch. Tamten jest najbardziej zrobiony. Wiem, że trochę blisko koło haka jestem. Ale moja sytuacja jest jednak taka... marna. Dobra, widzę go. O Boże, nie przeładowałem? Dobra, to przeładuję chociaż. Nareszcie! Chodź tu do Bladeusza! Ale to było dobre! Nareszcie trafiłem kogoś za pomocą tego łańcucha. Dobra, tam jest hak. No, pierwsze trafienie! O, dobrze! Dobra. Przeładujmy. Silnik nieruszony. No widzę cię, stary. Dobra, chodź tu. Co żeś ty tutaj odwalił? Dobra, ciekawe czy będą tamten silnik robić. Pewnie będą chcieli tamten silnik zrobić, muszę się do niego pospieszyć jak najszybciej. Bo ten jest tylko tak trochę roztegowany. A tamten już był taki w miarę mocny. W ogóle słyszałem tu kogoś? Dobra. Idę szybko na środkowy zobaczyć też. Na środkowy jak nie ruszyli. Dobra, teraz widzę. No chodź tu, chodź. Ajajaj, byczku. Poczekaj, przeładuję sobie. Na spokojnie. Ojajaj, dobre. To jej wyszło. Dobra, przeładuję. Ciekawe, czy mógłbym tutaj trafić. Powiem wam, że no jak śmieszna jest ta trochę broń. Paka, zabawna. Dobra. Coś tam zaczęło wychodzić w końcu. Oj, byczki, zostawcie ten silnik. Co wy robicie tu w ogóle? Co wy robicie z tym silnikiem? Chodź tu, Stefan. No chodź, chodź. Dobra, trafiony. Teraz spróbuję przeładować. Może się to przydać w sumie. Chodź tu! Stefan! Nie, tak daleko chyba nie trafię go, co nie? Chodź tu! Dobra. Tu, tu, tu. Gdzie oni sobie wiszą? O, tu jest Stefan, chodź. Zawiścisz sobie na haku? To ci przejdzie, cwaniakowanie. Dobra. Zawiśnij sobie na haku. Zawiśnij sobie na haku. Na haku. Dobra, idę zobaczyć, czy... Czy tych nie robią. Pozostałych silników, tak abstrahując. Ten nienaruszony. O, ten się kręci. Ajajaj, dobrze. Widziałem, gdzie uciekło. Widziałem też, jeszcze co słyszałem? Też szufladę.
No chodź tu, stara. Co to za ukrywanie? Myślisz, że co? Wbiła Nahama do szuflady i się dziwi, że ją usłyszałem? Pany, coś ty, co ty sobie wyobrażałaś w ogóle? Dobra, pójdziesz sobie tutaj do lochów. No i biedzi gitara siema. Chodź, powieść ciebie tutaj, zawiesić sobie. Ona w ogóle już chyba umiera, co nie? Dobra, chodźmy zobaczyć, czy silniki mi nie robią. Ten się ładnie psuje. Snajper! Snajper, badafaka! Oj, ta. Dobra, idziemy tamtego dorwać. Chodź tu! Och, byczku! Dobra, powiem wam, że myślałem, że nie dał rady, a w sumie... Kurde, easy clapping. W sensie, no rozwalonko, co nie? Ja cię naprawdę myślałem, że ten... Bo na początku tak zraszowali te silniki, że ja myślę... No kurde, przerąbię. A tu proszę. Dobra. Idziemy potem drugą, zanim mi nie ucieknie. No chodź tutaj. Chodź, zawiścisz sobie na haku, to ci przejdzie. Chodź, dobrze ci zrobi taki clapping, taki hacking malutki. No, no i zrobione. Ale powiem wam, że początek ja byłem przekonany, że ja przerąbię po prostu totalnie. No i mamy to. Oh. No i pięknie. Diabru ma life, a w co ciekawego dla Diabru? No i pik, adep śmiercionośna, zobaczmy zadanko. Zobaczmy, jak tam poszło se ten. Boże, jaki agresywny, co nie? No, wyzywa, przegrał i wyzywa. Zobaczmy, jakie tam rangi gościu, goście mieli. No takie, no ci mieli dwunastki nawet, co nie? Dwunastki mieli. No i myślą, i tylko, że dwunastki mieli i tylko jedną rzecz sobie wzięli? Czy to jest jakiś błąd? Chyba jakiś błąd jest, co nie? Ale widać, że się zdenerwował. No nic, dla mnie wygranko. Wygranko, elo melo, pięknie rozegrana akcja.